Mieszkamy na Narodnej Obrane, w samym centrum Pragi i mamy wielkie, przestronne mieszkanie, które kupiliśmy przed paroma laty. Na 100 metrach kwadratowych mamy pokój dziecięcy, pokój, gdzie my śpimy dla dorosłych, salon połączony z kuchnią, długi korytarz, łazienkę i WC. Całe to mieszkanie, wszystkie opłaty, które mamy w tym momencie, łącznie czynsz, czyli opłata jeszcze ubezpieczenie naszego mieszkania, łącznie z prądem, ogrzewaniem wody i pomieszczenia, czyli ciepła, kosztuje nas około 6900 zł, czyli około 34 tysięcy czeskich koron. Chciałam wam przedstawić mojego męża Czecha, tak naprawdę Czechosłowaka, Andrzeja. Cześć, skarbie. Aleńczko. Dzień dobry. Właśnie zapraszam do naszych tutaj skromnych progów. Moje imię jest Andrzej. Ja właśnie teraz tutaj pracuję zdalnie z domu, bo mam na stałe mam umowę z pracy, że pracuję z domu, więc tutaj to jest taka moja pracownia razem z biblioteką tutaj. Chyba widzicie, jak dobrze potrafię mówić po polsku. A dlaczego? Dlaczego? No, to jest taka długa historia. Prawie 20 lat temu się zacząłem bardzo interesować właśnie Polską. Zacząłem chodzić na język polski, tutaj na kursy do Instytutu Polskiego przy Ambasadzie Polskiej. No i później wjechałem na Erasmusa do Krakowa. Później już zostałem na magisterskie w Krakowie. Skończyłem magisterskie. Poznałem tam żonę. Więc tak naprawdę jest taki czesko-polski dom tutaj, co mamy. Dokładnie. Nie będziemy cię przeszkadzać. Idziemy dalej. Jasne. Cześć, Kuba. Czesi mają obsesję na punkcie kufli do piwa. Mamy sporą kolekcję wielkich, małych kufli. Statystyczny Czech zwraca uwagę na to, jak bardzo piwo jest schłodzone, ile jest pijane oraz również z jakiego kufla pije. Nie jest to dla niego bez znaczenia. Mój mąż czasami chce mnie obedrzeć ze skóry, jak się pomylę i wybiorę inny kufel. Ponoć piwo inaczej smakuje. Także to, w jaki sposób się nalewa, to, ile jest piany, jak również to, czy szklanka jest schłodzona i jaki rodzaj szkła, ma znaczenie.